Dobrze. Dobrze, wcześniej panie Robercie, wcześniej był pan Ciepliński. Ja mam takie pytanie. Czy jest tutaj zasadne zabieranie z jednej inwestycji pieniędzy, które były przeznaczane na tą drogę i przekazywanie na inwestycje, gdzie sami nawet tam mieszkańcy mówili, że to było niepotrzebne? Prace tam były na przykład z pieniędzy dla ludzi przeznaczonych z Tettmajera łatamy tutaj jakiś bubel budowlany. No to się nie robi, to nie jest gospodarne. Ja mam pytanie teraz do burmistrza. Skąd pan weźmie pieniądze na ulicę Tettmajera w przyszłym roku? Proszę mi odpowiedzieć, skąd pan weźmie pieniądze na Tettmajera? Szanowny... Proszę... Proszę... Proszę bardzo. Nic nie słychać. Panie przewodniczący. Pan burmistrz jest wyciszony. Panie przewodniczący. Pan burmistrz jest wyciszony. Halo. Halo, halo. No takie ważne rzeczy są i znowu heca z połączeniem. Halo. Na poszmarek. Nic nie słychać. No nic nie słychać. Dobra, niech pan mówi. Panie przewodniczący, panie Marku, słychać? Tak, słychać. Teraz słychać. Dobrze, dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o inwestycje na ulicy Tettmajera, my te pieniądze, proszę zobaczyć, bo ma pan na pewno przed sobą również prowizorium budżetowe na rok przyszły. Te pieniądze żeśmy zostawili. I tak jak mówiłem, złożyliśmy wniosek, jeżeli chodzi o ulicę Tettmajera, do dwóch projektów. I wierzę, że któryś z tych projektów wyjdzie. Natomiast jeżeli będziemy mieli płacić tylko my sami jako gmina, to nas niestety nie stać na inwestycje, gdzie całe koszty bierzemy na siebie. Mogę ad vocem? Proszę bardzo, ale to jest... No. Tak, nie, to są ważne rzeczy. Panie burmistrzu, w tej chwili pan całkowicie zaprzecza temu, co pan obiecywał mieszkańcom. Tutaj pan mówi o tym, że nas nie będzie stać, a stać nas właśnie na takie remonty typu właśnie traczykówka, gdzie mieszkańcy sami się wypowiadali na komisji. Druga sprawa, co mnie bulwersuje, że pan niestety nie dotrzymuje tych słów. Ja bym chciał zadać pytanie, do jakich projektów pan złożył w tym momencie tutaj o pieniądze. Złożył pan tutaj do Funduszu Dróg Samorządowych? Tak, jak najbardziej, do Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych i również do drogi powodziowej. Do dwóch różnych projektów. I proszę mi powiedzieć, kiedy dokładnie to było, datę bym chciał wiedzieć. Prześlę panu te daty, tak. Dobrze, ja są w wolnych wnioskach i zadam pytanie, ale tak jak mówię, pierwszy radny bardzo fajnie się zgodzili tutaj na te pieniądze. Ustaliliśmy, że będzie zadanie Tettmajera wykonywane. W kolejnym roku miało być zadanie na kolejne osiedla. Teraz wszystko się przedłuża. Ja po prostu mówię też mieszkańców. Nie powinno się tak robić. Jeżeli coś się obiecuje, róbmy jedno, później kolejny radny i później kolejny. Wszyscy radni byli wtedy jednogłośnie przecież za, z tego co kojarzę, tam jeden się chyba wstrzymał, ale wszyscy, tak, wszyscy byli. Tak. Więc proszę państwa, w tej chwili głosując nad tą poprawką i znowu zabieramy pieniądze tym mieszkańcom. No tak się nie robi. Róbmy albo nie obiecujmy, no panie burmistrzu. Panie radny. Dotrzymuje słowa i ma się tą charyzmę, albo po prostu się nie dotrzymuje słowa, bo ja bym tak nie robił. Powiem szczerze. Panie radny, ja jeszcze. Tak nie, no pan nie, chcę się odnieść jeszcze do jednej rzeczy. Proszę zobaczyć, że u pana, dzięki temu, że się nam udało pozyskać środki, zrobiliśmy ulicę między innymi Kasprowicza. Jeżeli chodzi o ulicę Tettmajera, panie Marku, myślę, że pan widzi, bo tam jest i sprzęt, i ludzie, którzy robią obecnie tam kanalizację. I dla mnie ta droga teraz naprawdę jest priorytetem. Niech mi pan wierzy.
Natomiast nie jestem zwolennikiem tego, żebyśmy robili drogę tylko za własne pieniądze. Nas po prostu jako gminy nie stać na to, żebyśmy wszystko robili za swoje pieniądze. Ale widzi pan, pan teraz zaprzecza temu, co pan mówił wcześniej. Obiecywał pan od początku roku mieszkańcom z ulicy Tettmajera to, że pan zrobi, jak nie będzie nawet tego tutaj sfinansowanego ze środków zewnętrznych. Radni się na to zgodzili. To jak teraz przed mieszkańcami będziemy wszyscy jako rada nawet wyglądać? No, zrobiliśmy. Pan mówi, nie, panie burmistrzu, pan w tej chwili, no powiem, mataczy w tym, co się, mataczy się pan w tym, co pan mówi. Raz pan obiecał, raz pan odbiera to wszystko, mówi, że nas nie stać. Skąd te w ogóle wyliczenia tam w odpowiedzi pana też tutaj dostałem, że ponad 1 132 000. Pan teraz mówi, że jest kanalizacja robiona i tak dalej, ale w górnym odcinku, powtarzam, to jest kilkadziesiąt tylko metrów, a my mówiliśmy o drodze do płyt, jeżeli nie miało być tutaj tej dotacji. Więc naprawdę, proszę się przynajmniej nie mieszać w tym, co pan mówi, bo w tej chwili się pan pogrążył na całego. Obiecał pan, teraz pan mówi, że nas nie stać, a od początku roku były obiecane pieniądze, radni się wszyscy zgodzili i co teraz? Będziemy głosować. Panie, panie radny, ulica, panie burmistrzu, panie Marku, panie Marku, proszę troszeczkę tak wytonować. Wytonuje się, tak, no, wytonuje się, na pewno. Ale ulica Tettmajera jest całą ulicą, tam nie ma dwóch ulic i jest ogromna szansa, że te środki pozyskamy i chcielibyśmy zrobić całościowo i zamknąć ten temat. Panie burmistrzu, pan mówił to i Jezus Maria, dobrze. No czemu pan kłamie w tym momencie? Dobra, a panie Marku, ja tylko tak ad vocem. A jakby się udało na przykład w przyszłym roku zrobić całą tą ulicę, to by prosił pan pana burmistrza za te uwagi? Proszę pana, w jakiej sytuacji możemy z roku na rok mówić sobie? Dobrze, już pan powiedział. Wszystkie zastrzeżenia. Nie było dotrzymanego słowa. Jestem przeciw, stanowczo przeciw. Tak ja, dobrze, ja uważam, że jakby każda dzielnica miała tyle włożone pieniędzy, co pańska, to tak, by było najna. Pan uważa, najwięcej pan uważa. Jasne. No. Dobra, dziękuję.